Witajcie na kanale Wredna Książka. Ja nazywam się Tola i dzisiaj zapraszam Was do oglądania i słuchania jesiennego tagu książkowego. Kanale Caroline in the Bookland i tak mi się spodobał, był tak fajny, tak klimatyczny, że pokusiłam się sama go nagrać. Jesień kojarzy mi się z kryminałami, z rudym kolorem włosów, z kolorowymi liśćmi i z Halloween. Wiecie, te wszystkie straszydła, strzygi, czarownice, wiedźmy. To jest właśnie ten typ. No dobra, przejdźmy już do tagu. Punktów jest 5 i do każdego z nich dobiorę przynajmniej jedną książkę. 1. Kocyk, herbatka i książka, czyli powieść idealna na jesienne wieczory. Wybrałam tutaj kryminał, prawdziwe morderstwa. Charlaine Harris? Tak. Już kiedyś czytałam tę książkę i teraz zamierzam przeczytać ją jeszcze raz. I mam nadzieję, że opinia o niej mi się nie zmieni, bo z tego co pamiętam, podobała mi się. Tak. Myślę, że kryminały są właśnie takimi fajnymi powieściami, gdzie można się zawinąć w kocyk, właśnie pić herbatkę i wiecie, sobie siedzieć w kącie i tak czytać i czytać. I to będzie tak fajne, klimatyczne. No. 2. Kalosze i kałuże, czyli książka, która zapewniła Ci dużo frajdy. Ja tu nie wybrałam książki, wybrałam serię Kroniki Rodu Cain, autorstwa Ricka Riordana. Niestety nie mam pierwszej części Czerwonej Piramidy. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się ją kupić, jak najszybciej. Tak. Te książki zdecydowanie miały w sobie fajny humor, fajny klimat. I nawet mogę wam przeczytać tytuły rozdziałów. Jak oswoić gigantycznego kolibra? Lodziarz knuje naszą zgubę. Jak nauczyłem się nienawidzić żuków gnojowych? Wanienka dla ptaków próbuje mnie zabić. Opanowuje piękną sztukę obrzucania wyzwiskami. Tak, bardzo mi się podobały te tytuły rozdziałów. No i cóż. A teraz powiem coś niewyobrażalnego. Są to powieści Ricka Riordana. O, tu widzicie, nie? No, widać. Jest on autorem Percy'ego Jacksona. Zanim cokolwiek powiem, wiedzcie, że możecie mnie zabić i ja i tak się odrodzę spokojnie. Nie lubię Percy'ego Jacksona. To jest jedyna seria Ricka Riordana, która mi się podobała. Z dwóch, które czytałam. Ale na Percy Jacksonie stanęłam na trzeciej części i na razie nie mam zamiaru czytać tego dalej. Po prostu nie. I w większości podzielam zdanie Pawła z kanału P42, którego serdecznie pozdrawiam, że Percy Jackson wcale nie jest taki fajny. 3. Hulający wiatr, czyli książka, która targała moimi emocjami. Powiem tu o dawcy, Lois Lowry. Z tą książką rzeczywiście dużo się działo w mojej głowie. Czułam tutaj irytację, czułam radość, którą podzielał ze mną główny bohater, będąc w przeszłości. W przeszłości w książce. Czułam złość na to, jak zachowują się ludzie w przedstawionym tu świecie, że zachowują się jak marionetki. Byłam pełna nadziei na to, że uda się bohaterowi to, co chciał zrobić. No więc zdecydowanie ta powieść targała moimi emocjami. 4. Deszczowa pogoda, czyli ogromny wyciskacz łez.
Gdy słyszę wyciskacz łez, to pierwsze powieści, jakie przychodzą mi na myśl, to Zostań, jeśli kochasz, Gwiazd naszych wina. Wiele chwil później. Zanim się pojawiłeś, Love Rosie, coś takiego. A ja takich książek nie czytam, no bo kurde, po co mam czytać książkę, żeby potem płakać? Wolę książki, które są dla mnie bardziej emocjonujące, a nie chcę czuć smutku, bo ktoś tam zostawił kogoś tam, bo ktoś tam komuś tam umarł. No kurde, bez przesady. Powiem tu o książce, którą czytałam dawno temu, ale dotąd pamiętam, jak przy niej płakałam i jakie czułam emocje i taką bezradność. Krzyczałam wtedy, że to, co się stało w tej powieści, jest niesprawiedliwe i ja najchętniej bym po prostu skreśliła treść i napisała ją od nowa. Szczególnie końcówkę. Myślę, że znacie tą powieść. Jest ona króciutka i jest ona lekturą. I jest to o psie, który jeździł kolei Romana Pisarskiego. Jeśli ktoś po przeczytaniu tej książki nie czuł smutku, to ma serce z kamienia i jest kurde jakimś robotem. Pięć. Złota Polska Jesień, czyli królowa trzeciej pory roku. Postanowiłam zinterpretować to tak, że wezmę po prostu jakiegoś bohatera, który pasuje mi do jesieni. Najpierw myślałam o postaci, która zdecydowanie pasuje mi do tego. Nie, nawet bardziej. Mogłaby być arcykrólową, cesarzową jesieni i wszystkim, ale jej nie wezmę, bo nie chcę wam o tej postaci jeszcze na razie mówić. Za to powiem wam o Dorze Wilk z serii O Dorze Wilk Anety Jadowskiej. Rude włosy, magia, wątek kryminalny. Czego chcieć więcej na jesień? Dobra, to już koniec tego tagu. Wydaje mi się, że polubię te tagi, naprawdę świetnie się bawiłam. Sami możecie robić coś takiego w domu, możecie sobie robić listy punktów i szukać książek do tych list. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to piszcie komentarze, możecie wstawiać łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. No to cześć! Cierpię jesień. Ciągle tylko pada.